Dojazd na ulicę Kmicice z Nowego Dworu. W tej chwili mijam ulicę po lewej stronie Rogowską. Jadę ulicą Chociebusko i zaraz będzie skręt w lewo w ulicę Żernicką, w początek ulicy Żernickiej. Oczywiście przepuszczamy samochody z naprzeciwka i skręcamy w lewo i jedziemy teraz cały czas prosto. Zwróć uwagę, że po prawej stronie zaraz zobaczysz tory kolejowe. To jest stacja Wrocław Nowy Dwór, stacja kolejowa Wrocław Nowy Dwór i jedziesz cały czas prosto. Jedziesz ulicą Żernicką, przepuszczasz pieszych i stąd już jest jakieś 2 km do mojej pracowni psychotestów kierowców. Punktem orientacyjnym są cały czas tory kolejowe po prawej stronie. Za chwilę dojedziesz do skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej i Żernickiej. Samochody z ulicy Kołobrzeskiej mają pierwszeństwo przejazdu. Przejeżdżasz w tej chwili pod wiaduktem kolejowym, rzut oka w prawo, nikt nie jedzie i przejeżdżasz przez końcową część osiedla Kuźniki i punktem charakterystycznym dalej są tory kolejowe, które tutaj nie są zbyt widoczne z powodu tej roślinności, ale jedziemy ulicą Żernicką. Następny punkt charakterystyczny, granica osiedla Kuźniki i Żerniki i po lewej stronie ciągnie się taka ścieżka dla rowerów, mijamy mostek i z daleka widzimy autostradową obwodnicę Wrocławia. To są pierwsze domki po lewej stronie w Żernikach. I zaraz ważny element dojazdu do psychotestów, na psychotesty dla kierowców, skrzyżowanie Szczecińskiej i Żernickiej, u góry autostradowa obwodnica Wrocławia, skręcasz w lewo w ulicę Płaską. No ja tutaj z grzeczności przepuściłem parę samochodów z ulicy Podporządkowanej. Normalnie jesteś na ulicy Głównej, jaką jest ulica Żernicka. Skręt w lewo, ulica Płaska, 50 metrów. Skręt w prawo w ulicę Rumiankową, robisz myk pod autostradową obwodnicą Wrocławia, kawałeczek i skręcasz w lewo na wysokości tego czerwonego budynku po prawej stronie. Udało się i wreszcie ulica Kmicica, widzisz po lewej stronie olbrzymi parking dla moich klientów. I oto koniec twojej podróży, czyli pracownia psychotestów na Kmicica 3.